Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, już siódmym, jak dobrze pamiętam. Jesteśmy 1 stycznia, przesymulowałem trochę i zaczynamy zimowe okno transferowe. Jest tu parę spotkań do rozegrania. Mamy 57 milionów. Niestety prawdopodobnie nie skorzystam z waszych propozycji, jeśli jakieś będą, bo nagrywam trochę z wyprzedzeniem, żeby mieć nieco spokoju. No ale dobra. Tutaj, ależ dobry bramkarz. Ciekawie się zapowiada ten bramkarz. Więc myślę, że rozpoczniemy na spokojnie. Oczywiście zostaw lajka i suba, jeśli ci się podoba. No i komentarz też, jakbyś chciał coś napisać. Jakieś propozycje transferowe. Może w drugim sezonie z nich uda się skorzystać. No bo tak jak mówię, teraz nagrywam trochę naprzód, żeby... No, powiecie, różnie to z czasem jest. Ja chciałbym, żeby te odcinki pojawiały się regularnie. No i pierwszy mecz w tym odcinku będzie z Getafe, który szybko sobie przesymulujemy. Damy zagrać Adriazoli, lewym obrońcą, Nacho i Guardiol. Tutaj linia pomocy będzie Tillmans. No, w ten sposób może... O! Szybka symulacja z Getafe. Wygrywamy 2-1, gol Tillmansa i Rodrigo dały nam zwycięstwo w tym meczu. I teraz będzie nas czekać mecz pucharowy chyba? Z Barceloną. A, no porobiłem parę tych treningów też. Nie wiem, czy to widzieliście, bo już jakiś czas temu nagrywałem ostatni odcinek. Barcelona proponuje Rudigerowi kontrakt, ale my chcieliśmy sprowadzić kilku piłkarzy. Trochę za mniejsze kwoty. Kieza, zaproponuj podpisanie. Serio można go podpisać? Doku. Ktoś w ogóle jest tu możliwy do podpisania? Kieza by był, ale jednak nie. No nie, więc... zgłosimy się po tego doku, tak jak to mieliśmy w planach. Tylko ja zepsułem ten transfer później. W montażu widziałem to. No ale teraz tak, nie mamy kogo... kogo tu wymienić. Chyba, że spróbujemy tego Jose Campanię im wcisnąć. Zobaczymy, co na to powiedzą. Chcieliby Adriazolę. Ale plus 30 milionów jeszcze z Odriozolą. Jestem w stanie Odriozolę oddać. Jeśli ten transfer zamknie się w 10 milionach. 32. No mogę dać 11%. No i 15 milionów. Oni chcą bez procenta bardzo dużo pieniędzy. No nie, no 20 milionów. No. To rozumiem. Pozbywamy się tym samym Adriazoli. Więc możemy spróbować podpisać tego Matiego Kasza, tak jak proponowaliście. Jest on teraz dosyć na fali w polskich mediach, bo... Nie, no Cancelso wam nie dam. Bo może on zagrać w
stać się naszym reprezentantem naszego kraju. Nie no, te pieniądze to są przesadzone trochę za niego. 23. 32 miliony, no. Trochę przesadzacie, panowie. 25. I czy mamy kogoś im tu do wcisnięcia? Chyba, że chcecie Vallejo. Ale to wtedy trochę zejdziemy z tymi pieniędzmi do 20 milionów. Muszę to przemyśleć. W porządku, no my w takim razie podpiszmy Doku. No i podpiszmy tego Doku, będzie sporadyczne występy. Pięcioletni kontrakt oczywiście. Klauzula odstępnego musi być 100 milionów. Zgadzają się. Pensja bardzo fajna. No i mamy pierwszy zakup tego okna. Jaki numer dostał Doku? 27? Czy jest jakiś wolny? Jest 17 wolna, to niech ma tą 17. Aż oferta transferu nie do przyjęcia. Panowie, zróbmy to w ten sposób, bo 25 milionów. Dajcie nam tego kasza. No nie chcą go nam dać. Bardzo dużo pieniędzy chcą. Trochę przesadzają. 27,5 ostateczna oferta. No dobra, niech im będzie. 28,5. 30. No trochę są. 29, no. W końcu się zgodzili, no. Trochę dużo. Jednak płacimy za niego, ale myślę, że będzie wartościowym zmiennikiem. Sporadycznie oczywiście. Tylko dwuletni kontrakt chce w Real Madryt. 4 lata. Nie, no, 3-letni kontrakt. Klauzula 60 milionów. 60 milionów. Nie zgadzają się, no to nie będzie. Pensja 80, no tą premię usuńmy i podpisujemy ten kontrakt, niech będzie. No i mamy kolejny transfer do naszego zespołu, więc bardzo fajnie. Mamy teraz ładnie obstawiony zespół. Jaki on numer dostał? 27, jaki miał? No dobra. Fajnie, fajnie, ale te konferencje no są nudne, ale zawsze warto, żeby trochę te morale podskoczyły do góry, chociaż nie latają one tak do góry jak w zeszłej FIFA. Szybko walniemy tą Walencję. 3 do 1. Benzema z dupletem. Kielman z golem. Bardzo fajnie. No i teraz czeka nas finał w Superpucharze Hiszpanii z Barceloną. Będzie wielki mecz. Ładna piłka Rodrygo de Mbappé, Benzema. Ładnie grają z Kylianem, Benzema, ale za mocno sobie wypuścił tą piłkę. Barcelona z ładnym atakiem, ale ładnie przejmujemy. Ale Barcelona cały czas atakuje. Ładnie. Dobrze, Alaba. Rodrigo.
Wychodzimy z kontrą Valverde. Ładnie do Mbappé, 1 do 0. Tak jest. Benzema, Valverde. Mbappé, co oni tu wymyślą, ale bronią. Dobrze, obrońcy Barcelony. Jest szansa na akcję dla Barcelony. Pedri, ależ to zrobił Pedri. Pedri, 1 do 1. Smane Dembele, niestety. 1 do 1. Ładne dośrodkowanie. Jest szansa na kontratak Benzema. Co wymyśli Francuz? Benzema. Podanie do Kyliana, 2 do 1. Benzema, piękna asysta. Jeszcze lepsze wykończenie Kyliana Mbappé. I za chwilę koniec tego spotkania, awansowaliśmy do finału. Udało się pokonać Barcelonę 2 do 1 i jesteśmy w finale Super Pucharu Hiszpanii, który zagramy z Atletikiem Bilbao. No i dobra, w takim zestawieniu wyjdziemy. Będziemy symulować to spotkanie. A mogłem dać Fabiańskiego jeszcze na bramkę, żeby sobie zagrał w tym finale. Ale rozpoczynamy ten mecz finałowy. Ładna akcja Atletiku Bilbao. Jest szansa na 1 do 0 dla nich, ale dobrze obrońcy Realu Madryt. Ale jest znowu szansa, zły odbiór. No i przegrywamy 1 do 0. Raul Garcia, przepraszam. Przegrywamy 1 do 0 bardzo szybko. Już w 6 minucie. Eden Hazard. Ale łatwa strata Belga. Jest Bilbao, będzie 2 do 0. Jest rzut karny. Rzut karny, podchodzi do niego Raul Garcia. I czy zamieni go na bramkę? Raul. Nie trafił, obronił Thibaut Courtois. Brawo, jesteśmy w grze cały czas. Ależ akcja. To będzie 2 do 0. Ja wchodzę do gry. Musimy odrobić straty. Źle rozpoczęliśmy drugą połowę. Jeden Hazard. Będzie jeden. Ale szansa dla Bilbao teraz. Iñaki. Dobry odbiór. Ferland Mendy. Jest szansa na kontratak. Ferland, ale nie ma z kim grać za bardzo. Podanie do Benzemy. Benzema patrzył tu Ferlanda Mendiego, Mendy! Obronił bramkarz. Eden Hazard. Złe podanie do Mbappé. Iñaki Williams, czy to będzie 3 do 0? Nie jest 3 do 0. Dostajemy lanie w finale. Benzema, nie ma bramki. Nie koniec, przegrywamy ten finał 3 do 0 z Atletikiem Bilbao. To jest dla nas duża lekcja. Przed najważniejszymi meczami w tym sezonie, czyli Ligą Mistrzów. No i tymi najważniejszymi meczami ligowymi. Duża lekcja od Atletiku Bilbao. Już szybko przesymulujemy ten mecz z Bilbao, zobaczymy co się wydarzy. Wygrywamy 3 do 1 tym razem, hat-trick Benzemy, a więc udany rewanż za ten finał, ale nie zmienia faktu, że ten finał, w tym finale się skompromitowaliśmy. I trzeba będzie się zrehabilitować w taki sposób, że trzeba wygrać wszystko co zostało do wygrania, czyli triplet. No i szukamy, jest jakiś junior ciekawy. Jeszcze teraz dwa mecze w tym odcinku. Teraz mecz z Elche. Myślę, że zagramy tu rezerwami, żeby na ten mecz pucharowy stawić jak najmocniejszy skład, bo trafiliśmy dosyć mocnego rywala, jak na ten etap gry.
A może Doku sobie zadebiutuje. No dobra. Taki skład jest w porządku. Szybka symulacja z Elche. 2 do 2. Doku z golem. No ale kiepski mecz zagraliśmy znowu. No i jeszcze zagramy z tym Realem Sociedad w tym odcinku. Okej, okay. Zagra tylko Fabiański na bramce. Atak wygląda w ten sposób. Kampania może sobie usiąść na ławkę. No i okej. Myślę, że zacznę to spotkanie sobie, bo w pucharze chcemy wygrać. Zacznę, jak będzie dosyć przyjemny wynik, to po prostu przesymuluję do końca. Carvajal, świetna piłka do Rodrigo. Rodrigo, czy to będzie 1 do 0? Rodrigo, wrzutka Vinicius, nie ma bramki. Świetna technika, duża precyzja, bardzo niewiele tutaj zabrakło. Teraz Luka Modric. Modric, co on wykombinuje? Luka Modric. Rodrigo, aż beznadziejnie podał. Jest szansa na kontratak dla... Ładnie Edermiltał, ale traci od razu. Isak, Isak. Isak, ależ on tu wymanewrował. Rodrigo. Ładny przerzut do Viniciusa. Vinicius do Krosa. Kros. Ładnie do Viniego. Vini Benzema! Nie ma bramki, to powinien być gol. Jak Benzema to zmarnował, nie mam pojęcia. Kros do Viniego. Vini do Benzemy. Benzema! Ładne, cross, przejęcie. Strata od razu. No i koniec pierwszej połowy. Kiepski mecz znowu. Złapaliśmy trochę gorszą formę. Zadyszkę lekką, ale myślę, że to wygramy. Bo Real Sociedad nie jest w stanie nic stworzyć ciekawego też. Oriozabal, ależ ograł. Ależ beznadziejne też dośrodkowanie. No i schodzi po tym fatalnym dośrodkowaniu Oriozabal. No i Vinicius. Vinicius, ależ piłka do Hazarda, ale niestety bramkarz łatwo przejmuje. Ładne przejęcie Viniego. Jest szansa na kontrę. Benzema do Hazarda. Co wymyśli Belg? Belg do Kamavingi, Kamavinga do Benzemy, Benzema 1 do 0. W końcu, dlaczego dopiero teraz? Świetne wykończenie Karima. No i Kamavinga był blisko straty, no i stracił. Bardzo ryzykowne, ale przyjmuje Kamavinga. Kolejne podanie do Edena. Eden. Eden do Viniego! Ale nic z tego. Jest szansa dla Sociedadu. Ładnie, ależ Alaba, fenomenalna też interwencja w defensywie. Eden Hazard, no chyba był faulowany, no tu. Sędzia Kalosz. Ależ kampania, piłka do Viniciusa! Vini, Vini nie wykorzystał tego, ależ to zepsuł Vinicius. Kampania, dośrodkowanie, Benzema! Ależ Ferland Mendy miał sytuację. Dośrodkowanie Kamavingi, ale bardzo kiepskie. Świetnie Ferland i będzie koniec tego meczu. Real wymęczył to zwycięstwo i awansowaliśmy dalej.
No i też to by było na tyle już w tym odcinku, bo on... Bo trwa ten odcinek już bardzo długo. Ja mam nagrywane już 45 minut. Wy zobaczycie pewnie trochę mniej. Ale to by było na tyle. Jeśli się podobało, zostaw lajka, suba, komentarz też. I do zobaczenia. Cześć.